Dzień dobry, dzisiaj Majka Jeżowska jest naszym gościem. Dzień dobry. Trochę rozmawiamy już po Sylwestrze, czyli po Chorzowie, kiedy podejrzewam, że znowu wszyscy odkryli, że łączy Pani pokolenia. Ja się dziwię niektórym, którzy dopiero teraz to odkrywają, bo to się dzieje już od kilku dekad, no ale trudno. Wiem, że tak jest. Nie wszyscy muszą śledzić każdy mój krok na Facebooku czy na Instagramie. Na Instagramie jestem tam bardziej aktywna. I jeśli ktoś mnie pamięta tylko ze swojego dzieciństwa i nie widział mnie na przykład 30 lat, albo nie słyszał mnie, to mógł być w szoku. To mógł być w szoku. I ja dlatego rozumiem takie komentarze, jak ktoś mówi: Boże, jak ona się zmieniła. No, człowieku, jak mnie nie widziałeś 30 lat, to wiadomo, że się zmieniamy wszyscy. I to mnie zawsze bardzo śmieszy, jak ktoś sobie wyobraża, że człowiek, a tym bardziej jeszcze ktoś, kto występuje na scenie, się nie zmienia, bo gdybyśmy się nie zmieniali, to byłaby nuda i trzeba by było przejść na wcześniejszą emeryturę, zawodową po prostu. Więc ja się cieszę, że miałam taką możliwość po 9 latach przerwy, bo ostatni raz na takim telewizyjnym Sylwestrze, zresztą też w Telewizji Polsat, występowałam właśnie 9 lat temu i od tamtej pory zmieniło się wszystko i tak i w moim życiu, ale również zmieniło się w technice. Ja byłam zszokowana, jak świetnie ogrzewana jest scena na przykład. I dzięki temu można w Sylwestra wyjść troszeczkę z mniejszą ilością ubrań na sobie. Ja nie należę do tych artystek, które wychodzą w gołych nogach zimą na scenę, nawet nie podgrzewaną, bo są też takie przypadki. No i nie wiem, no w stanikach w jakichś, to po prostu nie. Ja raczej lubię być dobrze ubrana, żeby się czuć bezpiecznie. I miałam dosyć ciepłe, grube rajstopy z racji tej, że przed Sylwestrem upadłam niefortunnie, po prostu niosąc te ciężkie kostiumy, przewróciłam się na ulicy w biały dzień i zdarłam sobie jedno kolano no, do mięcha no, i musiałam mieć bardzo duży opatrunek na kolanie, co zaowocowało tym, że miałam bardzo dobrze kryjące czarne rajstopy. Bardzo ładnie wyglądające też. Ale w Cieszynie, kiedy Pani była, a była Pani kilka razy w teatrze, nie widziałem żadnych ani opatrunków, ani jakichś innych rzeczy, które mogłyby mówić o jakimś upadku, ale była muzyka, była twórczość na przykład też Osieckiej, bo przecież Pani najsłynniejszy przebój, czyli... A ja wolę moją mamę. Właśnie, to jest tekst Osieckiej. Pamięta Pani Cieszyn? Jakoś przypomina sobie Pani ten koncert, te koncerty? Ja byłam ostatnio w Cieszynie, nie pamiętam. Może to nie był teatr, może to był rynek w Cieszynie, ale było to na pewno więcej niż 10 lat temu. Mm-hmm. Więc pora, drogi Cieszynie, zaprosić Majkę Jeżowską. Właśnie. Ponieważ ja teraz gram z zespołem, co było widać na Sylwestra. Tak. Zespołem, który daje czadu razem ze mną na scenie. To nie są muzycy sesyjni, którzy stoją w marynarce i grają. To jest rock and roll, to jest poważne przedsięwzięcie. My mamy interakcję, my się za każdym razem bawimy tym, co robimy i to jest chyba niezwykłe. Tak po prostu można sobie porównać inne zespoły, chociażby, które występowały na Sylwestra. My mamy cały czas znakomitą energię i zabawę z tego, co robimy. Mam nadzieję, że to widać i to powoduje, że ludzie się tak dobrze czują na naszym koncercie. Ciężko jest stworzyć taką atmosferę, jak wychodzi się na jeden utwór, na przykład w trakcie Sylwestra. Ja tego powiem szczerze, ja wolę grać cały koncert, bo wtedy ja mogę zawiadywać atmosferą, tak? Mogę stworzyć
klimat pomiędzy piosenkami, mogę więcej mówić, mogę przede wszystkim pokazać więcej, ale przede wszystkim stworzyć fajną atmosferę i energię. Jak się wychodzi na jeden numer, to trzeba, no, bum, i już nie ma. Więc to, że się ludzie bawili na moich piosenkach teraz na Sylwestrze, na pojedynczych występach, to świadczy o tym, po pierwsze, że byli stęsknieni, że tego jest potrzeba. I ja się nie zgadzam, oczywiście czasami czytam, czasami nie, komentarze. Na przykład ktoś pisze, że piosenka A ja wolę moją mamę nie pasowała do Sylwestra. A dlaczego nie? To jest przebój międzypokoleniowy, przebój, który w tym roku obchodzi 40-lecie, więc to jest przebój ludzi, którzy tam stali pod sceną. Zresztą było widać, jak śpiewali. Tam były również dzieci. I uważam, że Polsat, który wygrał jakby w rankingu oglądalności z drugą telewizją, wygrał tym, że miał znakomity line-up, że tam było dla każdego coś miłego. Tam było trochę disco polo, ale nie za dużo. Był Matteo Bocelli, była Kaja, były przeboje ponadczasowe, byli młodzi wykonawcy. I to wszystko spowodowało, że to było dużo ciekawsze muzycznie. A zapytam trochę już od Sylwestra odchodząc, bo bije od pani energia, szczęście. Czy to jest taki moment naprawdę dobrego czasu dla pani teraz? No tak, oczywiście, ale to już. Powiem tak, ja, ci, którzy mnie dobrze znają prywatnie, to wiedzą, że ja taka jestem. Ja uwielbiam ludzi, kocham towarzystwo, lubię się wygłupiać, żartować, śmiać, lubię leniuchować, ale jeśli już coś robię, to się bardzo w to angażuję i pilnuję, żeby wszyscy byli zadowoleni i szczęśliwi. Jeśli wychodzę na scenę, to daję z siebie 100%, absolutnie. Czy mam plaster na kolanie, czy mam chrypkę, czy się gorzej czuję. Publiczność wyzwala we mnie takie pokłady adrenaliny, że ja wyglądam, jakbym fruwała, tak, ze szczęścia. Ale ja taka jestem, prywatnie również. Więc to nie żadna poza, nikt tego nie wymyślił. Ja zawsze taka byłam. Tylko tak jak mówię, ludzie troszkę nie niektórzy ludzie o mnie zapomnieli, bo mnie nie widzieli długo w telewizji, w jakichś programach, tak? Ci, co śledzą, to wiedzą, że ja mam tyle energii, że po prostu jak wchodzę do jakiejś do pokoju, do garderoby, na jakąś imprezę, to wszyscy mi to mówią, że się nagle robi takie wow, atmosfera się wokół uśmiecha do wszystkich. No mam taką aurę, no niektórzy ludzie tak mają i nie zamierzam się z tego tłumaczyć, skąd się to bierze. No mam, dostałam to w genach prawdopodobnie, ale również ten zawód i to, że przez wiele, wiele lat koncertowałam dla najmłodszych i widziałam te dzieciaki, które nie pozwalały mi w ogóle stetryczeć, zestarzeć się mentalnie i nigdy nie weszłam do takiego, na taki etap, że ja jestem starszą panią i mi czegoś nie wypada, bo ja wychodząc na scenę i widząc przed sobą, nie wiem, uczniów szkół podstawowych, ja muszę być dla nich fajna, ja muszę być dla nich atrakcyjna. Nieważne, czy mnie znają, czy mnie słuchają, czy nie, ale ja muszę zapewnić im fajny czas wtedy, kiedy jesteśmy razem. I ja przez to, że ja zawsze tak się starałam, ale robiłam to też z wielką przyjemnością, niczego nie udając, to mi zostało po prostu. I mam nadzieję, że to się nigdy nie zmieni. I nikt nie będzie mi zarzucał, że mi nie wypada mieć takiej energii. Wręcz wszyscy pytają, skąd ja czerpię energię. No pewnie z kosmosu, no bo skąd? Z kosmosu i z tego, że się otaczam przyjaciółmi, otaczam się dobrymi rzeczami. I kiedyś, jak byłam dużo młodsza,
miałam chyba więcej ograniczeń i miałam tak więcej, tak to się mówi po angielsku, handicapów, czyli no ograniczeń, bo ja pochodzę z domu, w którym rodzice bardzo byli opiekuńczy, ale też wychowywali nas w takim humanitarnym duchu, że nie wolno się przechwalać, nie wolno się wywyższać, trzeba być skromnym, trzeba być życzliwym, trzeba pomagać, trzeba się udzielać i tak dalej, i tak dalej. Mój tato był wielkim społecznikiem, a mama po prostu wychowywała mnie i siostrę w domu, więc ja się wychowałam w takim poczuciu bezpieczeństwa, i że świat jest też przyjazny dla wszystkich i tak dalej. Ale jako młoda dziewczyna miałam więcej obaw, więcej lęków, i w związku z tym, że byłam właśnie taka z dobrego domu, dobrze wychowana, to nie pozwalałam sobie na głupoty. Wydawało mi się, że czegoś mi nie wypada. A teraz jestem dużo bardziej wyluzowana, więcej czuję wolności. Po prostu cieszę się i raduję tym, co mam, i nauczyłam się ucinać wszystkie złe emocje i ludzi, którzy mi nie pasują, z którymi mi nie jest po drodze. Po prostu odsuwam się i zamykam temat, To jest bo chyba bardzo dobra recepta na to, żeby tę energię mieć i żeby gdzieś tym takim słońcem wewnętrznym i zarażać innych i też mieć go w sobie, no, mimo tej aury. To trzeba dojrzeć i trzeba mieć pewnego rodzaju niezależność. Trzeba tę niezależność sobie wypracować. I to nie jest, wiem, że to nie jest takie proste, bo u mnie też nie było proste, ale ja gdzieś tam wewnętrznie zawsze czułam, że jestem dla siebie najważniejsza. I to nie chodzi o to, że jestem narcyzem, czy mam jakieś ego, bo ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że nie. Ale chodzi o to, żeby wtedy, kiedy musimy dokonywać jakiegoś wyboru, żebyśmy najpierw pomyśleli o sobie. No, nie chcę tu mówić takich przykładów, ale uważam też, że ta niezależność, czy takie poczucie radości, czy wolności, bierze się stąd, że potrafimy też postawić granice, których ja wcześniej też nie potrafiłam. Ale gdzieś tam w środku wiedziałam, że powinna. I teraz, no, jestem już bardzo niezależną, dojrzałą osobą, która już nic naprawdę nie musi. Nie muszę specjalnie nikomu niczego udowadniać. I to też jest cudowne uczucie. To jest takie poczucie wolności. Wiem, kim jestem przede wszystkim i w jakim momencie życia jestem. Więc nie oczekuję, że będę, nie wiem, no, na listach przyboju we wszystkich radiach, bo znam realia. Tak się nie dzieje po prostu. Więc nie czuję już pretensji do świata, nie czuję żalu. Zamroził mi się pan. O, już nie ma. Tak, o, właśnie. Zamroził. Nie czuje pani pretensji do świata, nie czuje pani żalu. Do nikogo, do niczego. Po prostu nauczyłam się przyjmować wszystko to, co zsyła mi los, i wybierać spośród tych znaków. Każdy z nas ma jakieś znaki, tak? Zaczyna się nowy rok, rzucamy się na te postanowienia noworoczne, ale trzeba znać siebie na tyle, żeby wiedzieć, żeby sobie nie wymyślać jakichś głupot, których potem nie Nie będziemy w zrealizujemy. stanie tak zrealizować w ogóle. Tego i się katować tym poczuciem winy, więc ja tego już dawno nie robię. Nie ma. Moje postanowienie noworoczne wygląda tak, że muszę się wziąć do roboty, ale twórczej. I na przykład miałam propozycję do tańca z gwiazdami już od praktycznie roku.
I najpierw pomyślałam sobie, że to będzie fajne wyzwanie dla mojego ciała przede wszystkim i udowodnienie, nie wiem, no, innym, że kobieta w moim wieku, czyli seniorka, bo ja mam już 60 kilka lat, że może tańczyć w tańcu z gwiazdami. Oczywiście byłabym najstarszą uczestniczką w historii polskiego tańca z gwiazdami. To mi trochę przeszkadzało, ale wtedy, na wiosnę, kiedy miała ruszyć edycja we wrześniu, było to dla mnie prostsze, bo tak, byłam rozgrzana trasą koncertową, którą zwykle mam maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Miałam plan wzięcia sobie po prostu przygotowania ciała z trenerem osobistym, czyli rozciąganie, nic jakiegoś wielkiego, żeby się nie nadwyrężyć i nie uszkodzić, bo to też trzeba wiedzieć jak. Nie rzucić się na głęboką, ostry wysiłek, tylko po malutku. I wydawało mi się, że wtedy bym zdążyła. I potem się okazało, że stacja rezygnuje z tańca z gwiazdami. I ja poczułam taką wielką ulgę. Bo tak jak powiedziałam, jestem leniwa i dla mnie taniec z gwiazdami kojarzy się naprawdę z wielkim wysiłkiem fizycznym, bo ja wiem, jak moi znajomi brali udział, ile godzin spędzali na sali prób. I to mnie przerażało trochę. I teraz nagle się okazało, że jednak robią i zaczęły się rozdzwaniać telefony na początku grudnia, gdzie ja mam koncerty, gdzie mam przygotowania do Sylwestra i już wiem, że nie zdążę tego wszystkiego zrobić. No i odmówiłam i teraz wszyscy mówią, kurczę, ale ty na Sylwestrze się ruszałaś. Jak ty tańczysz, jaką ty masz figurę, dlaczego ty nie bierzesz udziału w tańcu z gwiazdami? Bo nie chcę sobie tego robić. Nie chcę czuć dyskomfortu. Ja nie lubię być zmuszana do czegoś, czego w 100% nie czuję. Już nie teraz. Kiedyś mógłby mnie ktoś nam mówić, ale nie teraz. No to bardzo dobrze, że tak właśnie taka puenta nam wyszła z tej rozmowy, żeby się nie zmuszać do czegoś, w czym nam nie do końca jest dobrze. Majka Jeżowska była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dużo zdrowia i koncertów życzę w tym nowym roku. Ja nic nie powiedziałam, co w tym roku będę robić. No to... To bardzo proszę. Będę miała, zaczynam pracować nad projektem, nad płytą z młodymi wykonawcami i to znowu, to będzie jeszcze raz udowodnienie, że jestem takim łącznikiem międzypokoleniowym i kluczem do współpracy będzie to, jak ktoś mnie widział w dzieciństwie, ile ma miłości, sentymentu, sympatii. I do współpracy zaprosimy naprawdę super, super osoby, które albo napiszą dla mnie piosenkę, albo napiszą tekst, albo wyprodukują. I to będzie, myślę, bardzo fajna przygoda muzyczna dla mnie i też towarzyska. To po pierwsze, zamierzam wystąpić na wielu fajnych imprezach, takich jak Letnie Brzmienie, Festiwal w Jarocinie. No i ten rok smoka zapowiada się dla mnie bardzo pracowicie i wierzę, że to będzie dobry rok również dla Państwa. Czego no bardzo? Spotkanie w Cieszynie, tym bardziej, że jest jubileusz, będzie trasa jubileuszowa Majki Jeżowskiej, a ja wolę 40 lat. Dobrze, bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę i do zobaczenia na tych koncertach. Majka Jeżowska była naszym gościem.